Siemaliska, tutaj Frer, a to będzie 27. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części przeteleportowaliśmy się do Vanguardu i zajęliśmy się właśnie wyzwaleniem Vanguardu spod okupacji orków. Tak, robiliśmy to dosyć krótko, bo nie miałem czasu i pozabijaliśmy tutaj orków. No i buntownicy niestety umarli, borkowie wtargli tutaj właśnie do świątyni Nosa, ale przeżyli paladyni Markus i George, którego teraz będziemy eskortować do Kobry Masorki, zapewnić leczenia. No i było dosyć nieciekawie, można by powiedzieć. Ofiary, no, były. Nie jestem z tego dumny, że były ofiary właśnie, że były ofiary w buntownikach. No ale kurde, musimy to jakoś, kurde, przetrwać. No i w tej części będę dalej kontynuować wyzwalanie Vanguardu. No i będzie dosyć duża rzeźnia. Próbowałem, no i dobrze nie poszło, jak w poprzedniej części, co się bardzo wkurzałem. Prawdopodobnie zaraz zastosuję inną taktykę, żeby orków odciągać po jednym. No i spróbuję tak zrobić, żeby wszyscy tutaj przeżyli. No, też będą dawać im się znaki z szamani. Chciałem już powiedzieć zwiadowcy, ale szamani będą się dawać im znaki. No i tak, kurde, jestem trochę zachorowany. No i może będę kichać albo coś w stylu i też za to forki. No, ale kurde, trudno. Dobra, strażnik. Jeszcze poszukamy tych tutaj, okej. Tu jest królewski palen, tam prawdopodobnie przeszukałem już. Teraz tych przeszukam i otworzę kufry tutaj zamknięte i ruszymy wyzwalać dalej Vanguard. Dobra, zjadowca klanu. Dobra, czyli otworzyłem ten oto kufer tutaj. Tak, otworzyłem go. Dobra, sprawdźmy teraz tutaj tych. Zjadowca klanu też. A jakieś rzeczy. George nie ucieka nam, dobrze jest. Otwarty metalowy kufer. Sprawdźmy z tym kufrem, bo będzie właśnie quest propos chleba, paczek z bronią i różnych innych rzeczy. I to jest najwięcej właśnie tego w kufrach. W kufrach jest. Dobra, tu otworzyłem. Dobra, otwórzmy te kufry, jak mówiłem, żeby zdobyć. No, fajnie, że siedzę na kufrze i go otwieram przy okazji. Ale, dobra. Sam, to jest gotik po prostu. No, wytrych, fajnie. I dużo ognistych strzał, też się cieszę z tego bardzo. Dobra, ale lepiej byłoby zdobyć czar Beliara albo inne takie. Przuwanie na przykład błyskawicy. Takie już bardziej czarcie, lepsze, mocniejsze. No i weźmy miksturkę i zajmijmy się za orków, bo tam będzie kuźnia, gdzie są orkowie, którzy będą właśnie obstawiać tą kuźnię. Dobra, surowe mięso jelenia, smakuje ohydnie, to jest mięso na bulion. Surowe smakuje ohydnie, aha. Zjadliwe, choć łykowate, dobra. No, zapiszmy i zajmijmy się tutaj orkami. Dobra. Tylko przejrzę jeszcze chwilę kwipunek. Dobra. Broń, okej, jest wszystko, dużo strzał mam. No to więc będzie ciekawie. Można byłoby tak powiedzieć. Dobra. Tu sprawdzałem, tu nie ma nic wcześniej. Już dawno sprawdzałem, tu nie ma nic ciekawego. Tam żadnych roślinek albo w tym stylu. Gdzie George pobiegł? Tu jest, okej, okay, dobra, no to powalczmy z nimi normalnie. Chodź, 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 chodź. Wow, wow. Gdzie jest George? To jest nie cholera, gdzie ja go potrzebuję. Kiedy ja go potrzebuję? Paruje już, kochany ork. Dobra. Pobawmy się tak, chodź, cwaniaczku, kozaczku. No chodź, chodź, chodź. Już wyjąłem łuk i boisz się mnie? Olał mnie po prostu. No co za
Bezczelny, kurde. Nie, on walczy z nimi, kurde, cholera. Jednak walczy z jednym, to bardzo dobrze. Dobra, powalczę sobie z nim, ja muszę wziąć miksturki raczej. Jedzonko, dobra, weźmy. Weźmy tutaj oto mięso, dobra. Jeszcze jedno. Ładnie. Dobrze, cieszę się z tego. Trochę straciłeś życia i to mnie też chyba za bardzo nie cieszy, ale... I tak dobrze, że pozabijaliśmy tych śmierdzieli jednych. No i zaczyna się. Tam już jest poważna eskorta. No i trochę się propos tego boję. Ja propos właśnie George'a się boję. No dobra, o i tu weźmy, otwórzmy kufer. Okej, okay. Ogłuszające i takie inne, dobra. One prawdopodobnie powalają przeciwnika. Okej, okay. Tu mam kurusz pacha, okej, okay. Weźmy tutaj, zajrzyjmy do tej kuźni. O, paczki z bronią, bardzo dobrze. No i metalowy kufer, zobaczmy co jest w środku. O, tak, przyuwanie błyskawicy, bardzo się cieszę. Zapiszmy i ruszajmy jakby do takiego kolejnego punktu. Dziorkowie będą mieli jakby słabe. No jakby to będzie kolejny słaby punkt, a później będziemy orków odciągać od tej kwatery jakby głównej, która jest tu. No, jednych takich zbiorów, gdzie będziemy po prostu odciągać grupowo i tyle. Tu będzie taki jedno ze słabszych. Tylko nie mogę iść bardzo blisko tego ratusza, bo szaman tutaj się przyfurczy i będzie chciał mnie dopaść. Kobrym też powinien nie chodzić tak bardzo blisko. Tak, tak, trzymaj ziomuś. Dobra. No i dobra, przeszliśmy tutaj. No i są orkowie. Kobrym też przeszedł. Okej. Okay. No chodź, 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 chodź. Ale go wzięliśmy, zrobiliśmy, kurde. To było dosyć łatwe, ale i tak byle ciachnięciem zabrał mi dużo życia. Muszę zwiększyć życie właśnie swojej postaci, byziemu. Oj, kurde, przez ciebie nie mogłem postrzelać sobie. Dobra, no i znów trzeba wziąć mi tutaj żarełko. Chyba sobie poradzisz, Kobrym, go zabijesz. Tak myślę. A może nie? Ło, ło, ło. Ło, ale mu sprzedał. Dobra. Mamy teraz jakby podgląd tutaj na nich. No i zabiliśmy to tutaj słabe. Rozwaliliśmy te słabe dosyć punkty. Dobra, teraz przeszukajmy kufry tutaj, które były. Nie dobijaj mnie, żeby jeszcze... Dobra, do 3 razy sztuka. Udało się. Dobra, wypędzenie zła. Okej, czyli przeciwko truposzom, dobra. Dam mu miksturę. I niech George właśnie będzie tutaj używać tych mikstur. Mam uzdrowienie. Mam uzdrowie go. Dobra, teraz będziemy musieli podejść sobie z habiki znów. Albo zobaczmy, czekajcie, czekajcie. Czy mogę coś oprócz schabików zrobić?
No dobra, upieczę sobie to surowe mięso. No i będziemy coś tutaj kombinować z tymi orkami, jak ich pozabijać i nie zostać zabitym. I żeby nasz też towarzysz nie umarł. Na razie zjedzmy mięsko. Dolewelano, brakuje mi dosyć punktów. Dobra. Zapiszmy. I koło właśnie tutaj tego węgardu na tej łące koło zamku są jakieś skrzynie, zauważyłem. I może tutaj właśnie będą. No, tu jest jedna skrzynia, może będą jakieś ciekawe rzeczy. Tu też jest jedna, dobra. Czyli że kolejna trudna skrzynia, nie ma problemu, mam czary. Dobra. Łuki takie pierdoły. To szkoda, no szkoda, mogło być coś lepszego. Dobra. I tam jest chyba przejście jakieś, nie wiem, zobaczę. Kurde, tu jest tylko. No tu jest rzeczka. A tam jest przejście, ale poza barierą. Będziemy musieli po prostu tam dalej przejść, bo już widzę tam kufer jeden koło tego trupa. O, tam jest kufer. No, tam dokładnie działamy tą strzałą. Podładujmy manę i zacznijmy odciągać orków i sobie wezmę. Właśnie, o! Właśnie. No może będzie fail, albo może nie. Sprawdźmy, co to jest ten demoniczny amulet. Jak tylko zostanie jakaś grupka orków, to sprawdzę to na pewno, bo nie wiem, o co chodzi z tym amuletem. Nigdy go nie używałem. Teraz będę go używać pierwszy raz. Zobaczmy, o co chodzi z nim. Ja na razie sobie go przepiszę na jakąś literkę. Ja sobie wezmę błyskawicę na 8, a to wezmę sobie na 9. Dobra, na razie podciągajmy orków tutaj. Jest dosyć duża ekipa, nie narzekam. No chodź. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, możemy nas sprawdzić na tym orku. O fuck! Jestem demonem, super, wow, dobry motyw. No, fajnie. Dobra, Luiska, no, Gothic mi się skraszował, jak się zmieniłem w demona, super. Ale to ten Gothic standardowo, dobra, weźmy, odciągnij mu kilku orków. Chodźcie, chodźcie, koledzy. Nie zatrzymam się. Biegnij, leniu jeden. Pomóżmy naszemu paladynowi. Lepiej. Dobra, przeciągnęliśmy go ładnie. Ciebie też tak samo, z tobą zrobiłem tak samo. Dobra, no Gothic mi się skraszował, muszę pogrzebać po prostu w opcjach graficznych. Ziarnistość pola czy takie inne właśnie pierdoły, przez to mi prawdopodobnie może mulić mój Gothic, trójeczka z questpackiem. W ogóle tak mówiąc, questpack 2.4, tak, który ja posiadam, bardziej zamulał mi Gothica niż ten questpack poprzedni, czyli że w tym questpacku leży problem cały. I jakbym wybierał, no wcześniej, to bym po prostu bym wziął tego starego questpacka, żeby tak nie cierpieć. No tutaj też jest kilka fajnych nowinek, ale mi się wydaje tak, żebym sobie odpuścił to cierpienie dla tych nowinek i byłoby lepiej dla mnie. Dobra. Co tu trzeba będzie zrobić? Go zabić? Tak, na pewno trzeba będzie go zabić. Dobra, niech oni się zajmą sobą. Ładnie. Dosyć krótkimi go uciupaliśmy. Fajnie byłoby, kurde, mieć posiadać te właśnie toporki, co ma
ten właśnie krusz, tarach, coś takie inne posiadać, bo to dobrze ciupie, to jest długie. Jest na zasadzie działania halabardy i ma niezły power przy okazji. Dobra, tutaj są orkowie. Chyba ja sam będę musiał to rozwiązać, bo nie chcę, żeby znów George umarł. Tak, nie chcę, żeby znów George umarł. Używałem na niego już uleczenie ran. Dobra, uleczmy George'a znów. Nie wiem, co by zrobić, co teraz zrobić. Nie chcę, żeby znów mój paladyn umarł. Tak, bo poprzedni raz nagrywałem i umarł 5 razy. Nie chcę, żeby to był szósty. Spróbujmy zobaczyć, co tutaj się stanie. No chodź, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. Za mną, on mi. Dobra, ładnie go ciupnął od tyłu. Dobra, dawaj. Dobra, zabity już jeden jest. Pięknie. Zabiliśmy go. Miał trochę złota i takich innych pierdółek. Dobra. Znów mięcho, w ruch idzie. George okaleczony troszeczkę. Nie będę go leczyć co chwilę, tak? Dobra. Ja tak się cackam, już tu czasu dosyć mija, troszeczkę. No. A propos tego kamienia demona. Przemiany w demona to może zrobię tak, że jak będę właśnie ten posterunek koło Vanguardu wyzwalać, bo tak, zrobię tak. Przy okazji dostanę trochę PD i tak będzie lepiej dla mnie. Dobra. I któryś podejdzie do mnie. Dobra. Nasz klient, nasz pan. No chodź! Leniu! Dobra, dawaj. Fuck, fuck, nie biegnij tam. Dobra, zabiłem go i teraz muszę szybko ratować mu dupsko. Zabiłem go. Dobra, fajnie. Dobra, zabijmy też paladyna przy okazji. Dobra, co ja mówię? Szaman zabity. O, jaki ładnie ciupnął. Teraz muszę zabić dowódcę, czyli że to nie będzie nic fajnego. Ważne, żeby szaman nie wyszedł z tamtego pokoju, sobie poradziłem bez problemu. Leż, śmierdzielu, leż. Dobra. Nie chowaj broni, tylko... Dobra, szybko weźmy tutaj schabiki, podjedzmy sobie i walczmy. Dobra, tylko żeby nasz paladyn nie umarł. Dobra, dobra. Fajnie. Fuck, szaman! Bij we mnie, szamaniku zasrany. A ja muszę zabić szybko orków, żeby, no, kobry małowi uratować dupsko. Dobra, zapiszmy. Tak. Bo mam taki myk właśnie, że jak zapiszę i wczytam za jednym razem, to wszyscy będą mieli full HP i prawdopodobnie kobra nie umrze i po prostu po zbyciu się kilku orków z full HP to nie będzie taki już problem. Ładnie. Pa, pa. Teraz umrzesz. Ładnie.
O, no, George, spadła ci połówka życia. Ale dobrze jest, walczymy. O, burza gradowa, listy wodzy orków i mikstura żywiołów. No, sorki za moje przejęzyczenia. Wziąłem wszystko, tak, wziąłem wszystko. Będzie to dosyć ciekawa rzecz, mikstura żywiołów i te listy orkowe. To jest kolejna układanka do quest packa. Tak, to jest kolejna układaneczka do quest packa. No i dobra, nie mam za dużo mikstur, George zużył już jedną, muszę znaleźć kolejne dla niego, ja będę się żywić z schabami. Trudno, poświęcenie. Dobra, ale jest dobrze, zabiliśmy orków, zakichanych kurde cfeluchów, nienawidzę orków. Pokonali ludzi, chcą ich zniszczyć doszczętnie i żeby stali się jeszcze niewolnikami ich. Oj, nie. Ja tutaj zrobię tak, że rozwalę wszystkich orków. W końcu droga buntownika to droga zniszczenia orków. O, dwie miksturki. Podróż duszy. Fajnie. Sorki za moje przejęzyczenia, ludziska. Ale niestety seplenienie to kurde u mnie na co dzień jest. Dobra. No chodź. Jak tego orka ja mam tutaj jakby... A, i zbugował się. Nie mogę go kurde przeszukać. Szkoda. Ale to pewnie tak jakby kusznik za bardzo nie mający za dużo rzeczy. Dobra, metalowy kufer, żeby była miksturka. Aj. Życia coś tam. Dobra, jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Proszę bardzo. Dobra, tu przeszukaliśmy. Czekajcie jeszcze chwileczkę ludziska i przejdę tu. Zobaczę co tu jest. George, nie zgub się tylko. Nie laguj gro. Dobra, otwórzmy tutaj. Właśnie a propos tego, żeby miksturki znaleźć albo coś, albo chlebki, czy jak tam. Dobra. Na razie sobie radzę z George'em. Paladynem George'em. Okej. Szafa jakaś kurde i kufer. Dobra. Nie gubisz się, okej. Fiolki mi się przydadzą i woda do robienia mikstur. Tylko potrzebuję stołu alchemicznego. Prawdopodobnie tam ten budynek, gdzie siedział w nim ork, ten drugi szaman, którego zabiłem dosyć szybko, tego drugiego, to prawdopodobnie może tam jest właśnie stół alchemiczny. Ale po pierwsze zabijmy tego orka tutaj. Chodź, kobry. George, jest sprawa do załatwienia. Kolejny, który fika. Nie zatrzymam się, będę sobie robić co chcę i jak mi się chce. Dobra. No, marnie skończył. George zrobił jakby te tango znów, obracał się z mieczem. No i nie było to dla orka za bardzo fajne. No i szybko party, bardzo dobrze. Okej. Moc karnia jakaś do, nie wiem. Jakichś owoców czy czegoś tam. Okej, tu nic nie ma. Okej, tu też nic. Dobra, wejdźmy na pięterko i zejdźmy na dół. Może tam będzie stół alchemiczny. Tutaj, tak, tutaj jest kufer. Fajnie, okej. Dobra, mamy jak co dwóch zabitych z pięciu przywódców. O, kufer. Kufer, fajnie. Otwórzmy go. Żeby były miksturki. To się liczy. Aj, tylko że nie te co chciałem, ale wytrzymałości nie są mi potrzebne i prawdopodobnie je sprzedam. To się ma właśnie inaczej do Gothica Zmierzchu Bogów. Miksturki wytrzymałości są jakby na porządku dziennym w Zmierzchu Bogu, tak, bo tam wytrzymałość jakby schodzi, jak mam ją zerową, to już nie możemy walczyć. Dobra, o, jest stół alchemiczny, bardzo fajnie. Dobra, i przy okazji przeczytam sobie i zdobędę trochę więcej wiedzy propos alchemii i zobaczę miksturę żywiołów w stole alchemicznym. To fajnie, zdobyłam do alchemii punktów trochę. Mikstura powietrza, mikstura koncentracji, nie mam tego. Mikstura żywiołów. Maksymalne, no, czyli że dosyć duże daje, ale to jest kolejny element do układanki. Później chyba z tego możemy jakiś miecz zrobić czy co. Albo jakąś kurde bardzo wyczapistą kurde mikstureczkę. Ale na razie El Ambastro. O, to chyba do tego trzeba. Szczaw królewski, mikstura siły życiowej, jajo smoka, wycięte serce smoka. Na razie tego nie mam, ale prawdopodobnie dużo mi da.
Może jakieś chlebki albo miksturki tutaj będą. Błyskawica. O, ciekawe. Błyskawicę mogę sobie użyć. O, kolejny kozak. Pojedynczo na razie, George. Będziemy ich robić. No chodź. Nie ma sprawy, pofajtujemy. No, dawaj, dawaj, nie bądź leniwy. Ładnie, ciupnąłeś go. No, słabiutko. Padł nieźle. Dobra, jedna miksturka. No, przywołanie błyskawicy aż tyle razy, aż trzy. Fajnie, fajnie. Dobra, dziewiątka. Tak, strzała. Dobra, zapiszmy grę. Szamana prawdopodobnie nią potraktuje, tak, albo przywołaniem Beliara. Szamana, tak. Dobra. Prawdopodobnie zaraz zrobię kontynuację do tego. Tak, jeszcze chwilę pogram do 11 i zrobię kontynuację. Dawaj, kozaku, dawaj, dawaj. No chodź, 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 nie bądź leniwy. Algo ciupnął. Bigo, bigo. Ło, he, he. Dobra. Ale poleciał, ło. Dobra. No to teraz trzeba szybko pofalczyć. O, teraz ten się zbugował, bo idzie do buntowników niby powalczyć. Przeciwko buntownikom. O, nie, 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 nie. Ty, stój, stój, stój. Tak śmiem cię atakować, kupo gówna. Myślisz, że jesteś kimś wielkim, jak jesteś dowódcą? Śmierdzieli? No co ty? Nie laguj, gro, proszę. Super. O, Boże, Boże, Boże. Będę do was zaraz wracać. Dobra, ludziska, skraszowało mi się znów gotyk. Jak ja to, kurde, uwielbiam. Naprawdę, uwielbiam to. Dobra. Otwórzmy kufer. I zajmiemy się zaraz orkami. No, dwa wytrychy. Lepszy motyw niż w poprzednim otwarciu. Dobra. Schabik i ruszamy w drogę. Pojedynczo prawdopodobnie ich wyciągniemy. Chodźcie, damy, chodźcie, chodźcie. Dobra, a teraz żeby nie parował, papa. Dobra. Kurde, utknąłem między pochodnią. A i tak. Pięknie. Udało się znów zabić prawie wszystkich orków. Bo tam jeszcze są na górze jacyś, no ale z głowy. Tam dwóch sobie przy ognisku siedzi. Tam jest obstawa dowódcy i prawdopodobnie to wszystko. No i zaczniemy ciupać ich. Musimy zniszczyć dowódcę. Tak, tak, trzeba zniszczyć go. No ale. Szybka śmierć. Kurde, zbugowałem się, dobra. Szybko bierz schabika i walczymy dalej, Bezi. Fajny byłby motyw zrzucania tutaj do wody niektórych. Fuck, 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 ale mnie przeciągnął, Boże. Dobra, weźmy, zjedzmy ten bulion. Do bulionu to, raczej to pieczone mięso, wolę to niż kurde te schaby. Ciągle żreć. Dobra. Pobawmy się inaczej. Kto chętny na błyskawice? Oż ty pieprzony.
Dobra. Ale się zbugował śmiesznie, ale dobra. Nie, 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 o fuck. Dobra. Bij go, bij. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Dostał w mordę, ładnie. Przemeblowałeś go, ale muszę i tak ci szybko pomóc. Kurde, lepiej jakby miał ten paladyn lepiej tarczę niż dwuręczny miecz. No i to się nazywa parowanie perfekcyjne. Miksturka w ruch, George, tak, dobra. Ile życia? Pełne, ok. Będziemy musieli zejść sprawdzić, czy ten dowódca nie ma czegoś bardzo ważnego jak tamten poprzedni. Prawdopodobnie nic nie będzie miał ciekawego, ale pewność musi być na pewno. Muszę na pewno wiedzieć, co tam miał. Dobra, metalowy kufer kolejny. O, miksturka. Czyli że kolejna dla ciebie, George, proszę bardzo. Nie chcę, żebyś był nie zaniedbany. Nie poddawaj się, Bezi. Dobra. O, no to fajnie. George, teraz ja sobie wezmę trochę więcej. Ty dostałeś... Nie, czekaj. Chodź, 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 żeby było porówno. Ty dostaniesz jeszcze jedną, czyli będziemy mieć obydwaj po dwie. Bo ty już zużyłeś jedną. Dobra, ruszajmy tutaj sprawdzić, co jest. Może coś będzie ciekawego. Jakiś kufer. No, kufer jest. W tym labiryncie, kurde, z kartonów zabójczych. Dobra, o tak. Poświęcenie chodzenia koło kartonów się opłaciło. Kolejny czar przywołania, błyskawicy. Dobra. Ej, no fajnie. O, George, uważaj na kartony, chodź. No chodź, chodź, chodź. Też przeżyłeś atak. Ale dobra, już przestajemy się śmiać z tego motywu starego. Jak świat, okej. Okay. No, będzie nie fajnie. Ja chciałbym, żebyś ty tutaj zaczekał. Utrzymam pozycję. Utrzymuj pozycję. Stój na warcie, jak zwał, tak zwał. Ja idę po zobaczyć, co tego dowódcy orkowego jest ciekawego. Dobra, czas mija jak cholera, szybko bardzo. Zdobywca nic. Dowódca, no, miksturki. Czyli, że coś dla mnie ciekawego, bo nie mam tego w ogóle. Dobra, poszło szybko. I muszę tak zrobić z kolejnymi tymi, no, posterunkami. Za mną. Ruszajmy. Dawaj, dawaj, dawaj. O, nie widziałem nigdy orka, który wykuwał miecze. Ciekawe. Teraz musimy ich odciągnąć i zobaczyć, co jest w tej kuźni. Może być coś kolejnego. Kolejna ciekawa rzecz. Zorki za moje przejęzyczenia i źle sformułowane zdania. Dobra, odciągamy ich. Zobaczymy. No chodź, chodź, chodź. Ale go teraz trzeba przemeblować. Papa, kolego. Fajnie, dobra, bierz, bierz, bierz. Tak, teraz wezmę miksturkę, poczuję się jak boss. Znów się zbugował tak, że napieprzał nieźle mieczami. Śmieszny bug. Dobra, dawaj. Prawdopodobnie sobie George chyba poradzi z tym jednym. Ale no, ja też muszę przeżyć. Nie będę też ciągle dbać. No dobra.
George sobie poradził bez problemu z nim. Dobra, no to ciupaj go ładnie. O, ale go pięknie przeciągnąłem, żebyś nie marnował miksturki. Proszę bardzo, leczymy pana. Proszę bardzo, kolejna miksturka many teraz idzie. W ruch wezmę teraz, będę wzywać czar Beliara, bo tam będzie szaman dosyć daleko. I będzie tam też niezła, kurde, taryfa, jakby można, jakby skład można byłoby powiedzieć orków. Dobra, to był ten kowal. Okej. Teraz zbieram te oranże, żeby później je sprzedać. Paczka z bronią, kufer, okej. Prawie 11, ja tu kręcę, trzeba też się uczyć. No do sprawdzianów. Dobra, krusztarach, zwiadowca, a raczej wojownik klanu. To trochę więcej, dobra. Zapiszmy, przeszukajmy tą kuźnię, zabijmy kolejnych orków i skończmy to dosyć szybko. Dobra, tutaj są orkowie. Na wszelki wypadek, nikogo nie ma. Dobra, George jest czysto. Kowadło to jest takie inne pierdoły. Dobra, no to bierzmy, otwierajmy to. No nie. I kolejny dupek się przyczepił do mnie. Aż kurde. Wszyscy tutaj krzyżują moje plany ograbienia kowala. Raczej kuźni. Sio, tutaj ode mnie. Też mogę się zrobić w inny sposób. Czy mam dużo tych tutaj uzdrowień? Dobra. Zdrówmy się tak. Będziemy się tak zdrowić na razie, dobra. Okej, okay. Tutaj kolejna paczka z bronią, bardzo dobrze. Okej. No to metalowy kufer otwieramy. Taryfa jest niezła. Niszczyciele i to wszystko tutaj są. Trzeba będzie użyć trochę czarów Beliara. Tak, dobra. Ale przed tym zapiszmy. Ta. I żeby nasz tutaj wojownik nie wrzucił się w ten wir walki, to rzucę dwa, bo prawdopodobnie mam cztery czary aż. No, cztery. Nie będę żałować teraz ludziska. No, miksturka, trochę źle, że ją wziąłem teraz, ale okej. Ósemeczka, dobra. Ja chcę zaznaczyć na zdobywce. Dobra, wojownik klanu, dobra. Dobra, dawaj. Fuck. Dobra, szaman zrobił błąd jak debil, zaczął walczyć normalnie, konwencjonalnie. George musi chwilę przetrzymać to. Dobra, zdobywca umarł. No a ja mam kupę orków przed sobą. I spróbujemy kolejnego myka, takiego, że w ósemkę rzucę to. Dobra, i jeszcze raz miksturka many, dobra. George, muszę cię na chwilę zostawić. Dobra, dawaj. Pięknie. Zabijmy kusznika. Dobra. I szybko pomóżmy George'owi. Dobra, szybko schaby lecą. Dobra, albo mięso zjem, wiecie, bo te schaby będą potrzebne tutaj. Dobra. Fuck. Boże, co tu się dzieje?
Dobra, no to weźmy miksturkę w tej nadzwyczajnej chwili. 5, zabity. No i znów spadł, no nie, teraz będę musiał znów złazić na dół. 5, zabity. George, żyjesz? No, było mało życia. O kurde, jeszcze kolejne. Gdzie ty? Gdzie ty leziesz? Zabij go szybko, ja muszę z tobą walczyć znów. Tobie raczej pomóc walczyć. No nie, kolejni orkowie. Nie fajnie. Dobra, kurde, nie fajnie. O, znów Bóg. Fuck. Dobra, szybko muszę pomóc mu, bardzo szybko, bo może umrzeć. George. Fuck, George umrze prawdopodobnie zaraz. Muszę szybko pomóc mu, bardzo szybko. Fuck, fuck. Fuck. Nie chcę, żeby umarł. Bo tak ładnie... Czekajcie, mam pomysł. Zapiszę szybko i wczytam szybko, i on będzie miał full HP i będzie mógł się z nimi lać. Ale to jak umrze. Mam chytre pomysły, wiem. No fajnie. Dobra, sprawdźmy. Zaraz będę do was wracać, ludziska. Dobra, ludziska, no i zaczyna się od nowa. Walczymy. Dobra, ludziska. No, będzie ciężko. A fuck you, ork. Dobra, musimy przeskoczyć, tak. Uciekaj, bezi, stąd najlepiej. Tak byłoby, kurde. Dobra, ale musimy pomóc George'owi, dlatego nie możemy uciec. Dobra. Parujcie najlepiej. Dobra. Aj, dobra, musimy walczyć znów, pomóc George'owi i takie inne, dobra. Został jeden, to jest najważniejsze. No i tak, umarł George, sfailowałem, po prostu sprawa została spier. Tak, pokażę wam tego faila, sprawa została spier. Jestem się przeklinać, nie, już skończyłem z przeklinaniem. No nie, że skończyłem, że... Nie, przeklinam, ale niestety w gameplayach nie. Jakaś kultura musi być, choć dobra. Zajmijmy się przeszukiwaniem. Ho, czyli gówno. George, zaraz ci uzdrowię. Na razie, no, zwaliłem. Zwaliłem już raz sprawę. Zabili cię. I przemyślałem to, żeby wczytać szybko. Zapisać później, żeby wczytać, żebyś miał full hapa i sprawa teoretycznie się sprawdziła. Dobra. Zaraz się uzdrowię, tylko sprawdzę, co tutaj miał ten szaman. A, czyli siedział sobie tutaj na tym kocyczku, koło paczki z bronią, dobra. Kocyku. Dobra. Albo karimacie. Dobra. I ten spadł znów tutaj popluskać się. Jak umarł, spadł, popluskać się. Fajnie bardzo. Dobra.
Kostur z ostrzem, szaman orków, w krusztarach. Sprawdźmy, co miał szaman ork. Szaman klanu. Myli mi się. Dobra, została jeszcze jedna, jakby ten jeszcze jeden posterunek. Czyli. Czy tu dowódca leży, mi się wydaje, czy. Nie, to są nogi niszczyciela. Tak mi się wydawało po prostu. Dobra. Gdzie ten spadł czubek? Kurde. George, zaczekaj tutaj. No to do roboty. Zaczekaj tutaj. Utrzymam pozycję. Dobra. Tutaj gdzieś on spadł, ale nie pamiętam gdzie. Dobra. Powinno by go. Dobra, o! Dobra, mam go. I tyle pływania za takim truchłem. Dobra. Niedługo będziemy u Robara, ale to w następnej części ludziska. Wyzwalanie prawdopodobnie Vanguardu wam już wystarczy. No teraz. No George. Za mną. W porządku. Uzdrówmy się raczej. Dobra. I lecim. No, wejdziesz tutaj, okej, nie ma żadnych bugów z tobą, cieszę się bardzo. No i dawaj, pulpit, może coś będzie tutaj ciekawego? Zawiodłem się, dobra. Mikstureczka w ruch, otwieranie zamków, ostatnie prawdopodobnie. Musimy się nauczyć chyba otwierania lepszych zamków. Byle pierdoła, dobrze, że wytrychy choć są. Dobra, otworzysz to, cieszę się bardzo. O, dwie miksturki, super. Okej, miksturka tu. Pod szóstkę ją walnę sobie. Ho, uleczymy cię, George. Dawaj, ostatnie uleczenie. Dobra. O, tutaj właśnie były skrzynie takie. No, są skrzynie, okej. George, zapisujemy. No i przeszukamy, polecimy na kolejne stanowisko orków. No i zniszczymy ich, prawdopodobnie wypełni się quest w zabiciu 5 orkowych przywódców, bo zabiłem wszystkich, jak pamiętam, 4 na razie wszystkich. No i będziemy iść do Robara, ale to w następnej części. Dobra, o, tyle kufrów, boże, będzie trochę. Nie poddawaj się z pierwszym razem. Otwieraj. Okej, mikstromany, ognisty miecz, okej. Żeby tu nie było żadnej ciężkiej skrzyni, bo się załamie, bo już nie mam czaru otwierania, dlatego. O, Beliar, ognista fala, subcio. George, idziemy dalej. Właśnie, jak słyszycie, mam katar. No dobra. Też sorki za te moje posząkiwanie i takie inne. Dobra. Dawaj, nie podaj się z pierwszym razem. Okej. Po prostu odprowadzę Kobryma, posłałam kilku ważnych rzeczy do mnie skierowanych w gotiku. No i skończę część. O, sztabka rudy, fajnie. Kolejne, otwieraj mi tutaj to. Dobra, chlebek, o którym była mowa. Zapiszmy. No i ruszajmy dalej. Dobra. 352 save. Dobra, jestem ludziska, przyszła do mnie jakaś paczuszka, ale idziemy działać dalej. Jak sosorki, że przez chwilę was prawdopodobnie ogłuszył domofon, jak mieliście nastawione dosyć głośno, żeby słuchać tutaj dźwięków w gotiku. Bardzo za to przepraszam, ludziska. Dobra, co ty myślisz nad tym, George, żeby zrobić save'a? Ja bym, kurde, zrobił save'a. Teraz właśnie zrobię save'a ludziska. No, jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby odprowadzić George'a całym do Kobryma. No i zniszczyć przy okazji wszystkich orków tutaj. Chwyć ci w oko. Chodź tu, leniu. Pokazałeś mu.
George, czyli że już się rzucasz z toporem na innych. Dobra, zabity jeden. No już mnie znów ciupają, no czyli nie fajnie. Dobra. Dobra, szybko biegnij, szybko, szybko, szybko. Czy mogę zrobić obrażenia swoim sojusznikom? Wojownik klanu ujmuje dzikie węże. Dobra, nie będziemy stać tutaj bez pomocy George'owi. Dobra, szybko bierzemy miksturkę, bo wszyscy ciupią George'a i mi to się nie podoba. Tylko że to jest ten motyw, że no jak jeden mnie walnie, to przy okazji pięciu. No, czyli że nie fajnie. Dawaj, zajmuj się kolejnym, ja muszę się uzdrowić znów. No i co się tak na mnie patrzysz? Musiałeś mi przeszkadzać w zabijaniu orków, drugi ork. Dobra, no i znów trzeba się uzdrowić, ale ten ork ma bardzo mało życia, bardzo się z tego cieszę. Musi ponieść śmierć z mojej ręki, muszę też zjeść... O, zabiłeś kogoś, fajnie. Pięknie, dobra. Fajnie, prawie zginąłem. Ła, było blisko. On też prawdopodobnie zaraz zginie i jest bliski tego i muszę to zniwelować. Dobra. No nie, tak się ja nie bawię. Pięknie. Dobra, szybko miks, ziolsko, wszystko. Nie no, George ma jeszcze dużo życia, okej. Ale i tak nie będę olewać go. Dobra. Za to, że George ma dużo życia, mogę się cackać z takimi cwyluchami jak ty. Gin. Fajnie. Dobra. Fajnie. Dobra, musimy teraz wziąć znów kolejną porcję. Te, o kurde, zjemy te korzenie zakichane. Wpierdzielaj to zielsko i ruszamy. Dobra, George, ostatni z nich. Finał. Finał, kurde, tej męki. Pięknie. Zniszczyliśmy wszystkich. Bierz miksturkę, pi. O Boże, udało się. Co kurde, musieliśmy ponieść za ogromne straty, żeby nam się udało. Nie będę się zaskakiwać. Bierzemy się, uzdrawiamy. George. Pięknie. Zniszczyliśmy wszystkich, przewszystkich. Nie będę, kurde, jak fokus orkowy, kurde, bębnił czy coś tam na tych bębnach grać. O nie, nie zniżam się do ich poziomu na razie. Jestem się grać na bębnach. Dobra. No to przeszukajmy okolice w poszukiwaniu metalowych kufrów. No i weźmy się tutaj, zajmijmy. O dobra, kolejny kufer. No i będziemy kończyć, tak? Czas mija jak szybko, jak skurczyzm. Dobra. Bardzo szybko czas mija. Ale dobra, powtarzam się, sorki za to. No i teraz metalowe kuferki. Pogrzebie w opcjach z grafiką, ale to prawdopodobnie nie jeszcze w następnej części, tylko w piątek jak będę nagrywać, to wtedy sobie pogrzebie wcześniej w inne dni. Przy grafice zobaczę, jaka jest bardziej efektywna. No i zobaczmy, co tu jest. Ta, solidny metalowy kufer. Coś tu musi być ciekawego. O, burza granowa, super. Dobra,
paczka z bronią, tron, zobaczymy co tylko jest na górze, George i odeślemy cię do Kobryma już, teraz naprawdę, no już widzicie tutaj mam paladynów, czyli luz, dobra, czyli jeszcze tutaj mam ten kufer i tam dalej nic, czy tam jest kufer, jeszcze tam jest kufer i jakąś dzidę kurde dostałem. Wytrych, ok. Ruszamy. No i się w następnej części zobaczymy z kurlenem Robarem. Będzie ciekawie. Czyli, no dobra. Tu już nic nie ma. Dobra. Udało mi się. Oj, mają ciekawe zbroje. Trochę zmienione mi się wydaje. Dobra. No, tak, mają inne zbroje, może to w tym spaku dodali. Już nie pamiętam w zasadzie. Czyli ja. Rozpieprzył wszystko w środku Vanguardu. Wszystkich orków. Wszyscy są dowódcy zabici. To już jest super dla was. Macie już naprawdę... Kurde, możecie sobie odetchnąć z ulgą. Dobra, czekaj. No, czyli mam zgodę. Ja już wszystkie sprawy zakończyłem w Vanguardzie. Nie bój się, wszystko się zmieni. Tylko ci powiem kilka rzeczy i się prawdopodobnie ucieszysz. A, czyli tam ukrywa się wieży. W jednej dużej wieży. Nie bój się, nie bój, pomogę ci. Propo paladyna George'a. O, level, super. No i już reputację zdobyłem. Te kolejne? I bardzo dobrze, niech zdychają. Dobra. Dobra, i może nas nauczyć walki. No, George, chcesz coś do powiedzenia? Powiedzieć? O, dziękuję. O, super, no. Udało mi się, mam kolejne miksturki. O, dobra. Czyli co to jest? Aha. Dobra, czyli kolejny list z instrukcjami Xardasa. Dobra, no czyli, że mamy kolejną układankę do kostpaka. No. O ty. Jak ty się zachowujesz? Nie będę cię jeszcze bić. Dobra, spokojnie przybyłem z pomocą. Jak mogę ci pomóc? Wszystko zżarłem, ale... Dobra, zobaczmy ile tu jest. 12 bochenków, 14 pieczeni, tak, wszystko zżarłem, ludziska. Populujemy na zwierzątka, nie bójcie się, nie bójcie. Raczej mogę się bać, bo wszystko wytępiłem prawdopodobnie. Nieciekawie. Chleb na pewno zdobędziemy prędzej czy później, dobra ludziska. To będzie koniec 27 części, zagrajmy w Gothic 3. Dzięki za oglądanie, zapraszam do grania z tej części, nara.